Niech cała negatywna energia zostanie przetransformowana. Niech wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co nie wspiera naszego wzrostu, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, sprzyjającą, pełną miłości energię. Amen. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora, witajcie moi drodzy. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie. Zasubskrybuj koniecznie, żeby nas nie zgubić. Jeśli powracasz, witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że masz się cudownie. Dziękuję kochani za każdy like, komentarz, subskrypcję, udostępnienie oraz za Wasze super podziękowania. Dziękuję z całego serducha. A więc dzisiejsze przesłanie, kochani, będzie dla moich cudownych skorpionków. Skorpionki Słońcu, Księżycu, Ascendent, Węźle Księżycowym. Może to rezonować również z osobami, które gdzieś tutaj mają jakieś sytuacje lub, nie wiem, relacje w związku z tym znakiem Zodiaku. A więc, drodzy aniołowie, przewodnicy duchowi, przodkowie, najwyższe istoty miłości i światła. Proszę, pomóżcie mi dziś z tym przekazem, jakie najważniejsze wskazówki, porady, wiadomości i informacje macie dla naszych skorpionów. Zobaczmy, kochani. Co jest najważniejsze teraz? Odważna piwonia, wielowymiarowa, wyjątkowa natura. Pozwól, by Cię widziano. Bojku, wyjście przed szeregi, zacząć istnieć, pokazać się. Dobrze, czyli być może dla niektórych z Was jest tutaj zmiana grona ludzi, którymi się otaczacie, tak? Nie jesteś dla wszystkich, zaakceptuj swoją inność i skieruj się we właściwą dla siebie stronę. Dla niektórych z Was może być tutaj odnalezienie nowego tribe, tak? Nowego tribe, swojego plemienia, słyszę. Plemienia ludzi, którzy myślą inaczej, którzy widzą inaczej. Nowa wizja, nowa rzeczywistość, lekkie ciało, przekaz, aktywacja. Pozwól, by Cię widziano. Bądź sobą, otwórz się na bycie sobą. Czas zacząć się wyrażać, czas zacząć używać tej swojej wyjątkowej, pięknej i prawdziwej natury z oddaniem, uczynić po prostu swoje życie poruszającą modlitwą. Dla niektórych z Was może to mówić o pewnych zmianach, które następują w Waszym życiu poprzez odcięcie się, poprzez pewien konflikt, złość, pewien żal, który może się w Was pokazywać, złagodnieć, by kochać. Coś być może się odbywa na przestrzeni rodziny. Jesteś częścią grupy dusz, nie zapominaj o tym. Pamiętaj o tym, że wspierają Cię we wszystkich przestrzeniach różne piękne dusze, nie tylko tutaj w tej fizycznej, materialnej 3D, ale również w tych przestrzeniach, które nie są dla nas tak jakby namacalne, tak? Przynajmniej dla większości z nas nie są namacalne. Może to mówić o odpuszczeniu pewnych rzeczy, o odpuszczeniu być może pewnych karmicznych cykli, które toksycznych cykli, dla niektórych są to karmiczne cykle, tak? Bo tak usłyszałam, kochani. Pomimo tego, że nie mam tutaj takiej energii, to odebrałam jakąś taką silnie karmiczną energię, trudną energię. Być może jest tutaj coś, czego się kurczowo trzymasz. Być może opierasz się jakiejś zmianie, opierasz się temu, kim naprawdę jesteś. Uparcie trzymasz się tego, czym nie jesteś, czym nie chcesz już być. Trzeba coś tu odpuścić. Może to mieć związek z jakimiś uzależnieniami, być może jest to jakieś jedzenie, używki, związek, praca, uszczęśliwianie innych, tak? To może być wiele różnych rzeczy, które mogą mieć wpływ na to, gdzie jesteście w tej chwili i jak się czujecie, tak? Nie jesteś dla wszystkich, tak? Pierwsza podstawowa energia mówi nam o tym, że możecie się starać ile wlezie, tak? Bardzo możliwe, że jesteście empatami, lubicie zadowalać inne osoby, być może chcecie dać innym to, co nie zostało Wam dane, to, czego Wam brakuje. Ale no, niestety tak to jest, że świat jest, jaki jest i im szybciej to zaakceptujemy, tym łatwiej będzie nam żyć w tym świecie i w tym świetle, tak? Posłyszałam w tym świetle, czyli w tym zrozumieniu, tak? W tej jasności, że tak to wygląda, że świat jest pełen ludzi, którzy Cię nie polubią. I chociaż nie wiem, jak bardzo byś się starał, cokolwiek byś nie robił,
nie zmienisz tego, tak? Ale na szczęście jest też pełen takich osób, które pokochają Cię z całego serca. I to są Twoi ludzie. Zwróć się do tych ludzi. I nie każdy musi Cię lubić. I o to chodzi. To jest taki naturalna selekcja, kochani. Pamiętaj o tym, że są ci, którzy po prostu pokochają Cię w pełni. Otwórz się na to. Mów do tych, którzy Cię słuchają. Nie marnuj swojego czasu, swoich talentów, swojej pięknej osobowości, próbując przekonać innych, co jesteś wart, tak? Czy coś jesteś wart. To nie działa. Oni nigdy tego nie zechcą, co masz do zaoferowania, bo jesteś w jakiś sposób prawdopodobnie dla tych osób pewnym, nie wiem, pewną rywalizacją, pewnym, tak? Jakby tutaj była jakaś rywalizacja, porównywanie się, jest dobrze, dopóki masz gorzej, słyszę. Nie próbuj namawiać innych, nie próbuj, aby mówili z Tobą jednym głosem. Są tu osoby, które chcą po prostu kontroli i chcą po prostu, aby miały rację. Nie ma to sensu, marnujesz swój czas, swój i ich, to nie ma sensu. Prawdopodobnie to spowoduje niepotrzebne obrażenia, które się będą długo goić. Po prostu nie jesteś dla nich, a oni nie są dla Ciebie. Uprzejmie im pomachaj na drogę i podążaj dalej swoją ścieżką. Dzielenie z kimś swojej drogi to jest święty dar. Nie mamy obowiązku dzielić jej z nikim. Nie umniejszaj wartości swojego życia, tego, gdzie jesteś. Musisz nauczyć się wytyczać nowy szlak w tym kierunku, który jest dla Ciebie odpowiedni. Zacząć podążać we właściwą dla siebie stronę, a nie tego, co oczekują od Ciebie inni. Jest to dla Ciebie oznaka, że prawdopodobnie, nie wiem, jesteś tutaj wezwany czy wezwana, aby zaakceptować to, kim jesteś, swoją odmienność i zrozumieć, jaką ogromną ma to wartość, żeby pozwolić światu również na to, żeby zobaczył, kim naprawdę jesteś, przestać się ukrywać przed światem, odsłonić swoją prawdziwą, złożoną, wielowymiarową naturę. Nie tłum swojego światła, próbując dostosować się do ludzi w Twoim otoczeniu. Zaakceptuj wszystko to, co składa się na bycie Tobą, żeby Twoi ludzie, ci, którzy są odmienni w taki sam sposób jak Ty, mogli Cię rozpoznać, kiedy Wasze szlaki się skrzyżują. Daj się poznać, pokaż, kim jesteś. Pozwól sobie na bycie sobą. Trzeba gdzieś tutaj bardziej zaakceptować swoją inność i po prostu nie przejmować się tym, co myślą o Tobie inni. To nie ma najmniejszego znaczenia. Każdy z nas ma swoje własne życie. A naszym zadaniem jest wyrazić swoją osobę. Dla nas samych, wyrażać się. My potrzebujemy wyrażać. Kiedy kisimy w sobie pewne rzeczy, to nas blokuje. My tłamsimy, dusimy się. Ktoś tak czuje, jakby ktoś z Was dusił w sobie coś tak niesamowitego, czego świat potrzebuje. Ludzie potrzebują to ujrzeć, tą piękną, boską energię. Musicie mieć w sobie odwagę, musicie mieć odwagę, tak? Odważna piwonia, ta karta jako pierwsza nam tutaj wyskoczyła, pojawiła się, czyli będzie to taka jakby główna energia przewodnia dzisiejszego przekazu, wydaje mi się, abyście pokazali, kim w rzeczywistości jesteście, abyście przestali się hamować, bać i dostosowywać do wszystkich dookoła, tak? Przestać się porównywać przede wszystkim, zrozumieć, że jesteście wyjątkową osobą, tacy jacy jesteście i zostaliście stworzeni do tego, aby być tą wyjątkową osobą. Dostrzec to jako swój dar, a nie jako strach przed światem. Być może ktoś jest urodzony w 80 lub 81 roku, a więc kwiaty nie otwierają i nie zamykają się w zależności od tego, kto obok nich przechodzi. Akceptują wszystkie aspekty samych siebie i pokazują światu wokół, jacy są po prostu, tak? Nie jesteś dla wszystkich i to nie ma znaczenia. Jesteś dla tych, którzy Cię pokochają. Tak? Piwonia nie porównuje się z kwiatem wiśni, a kwiat wiśni nie stara się konkurować z tulipanem. Każdy z nich akceptuje to, czym jest i ufa swojej prawdziwej naturze. I Ty również prawdopodobnie właśnie zostajesz wezwana lub wezwany do tego, żeby postępować w taki sam sposób. Czas otworzyć się po prostu na bycie widzianym przez innych. Czas, żeby podzielić się ze światem dookoła Ciebie swoją unikalną, wielowymiarową i prawdziwą naturą. Żeby bez wahania odkryć i ujawnić wszystkie najwspanialsze dary Twojej duszy. Pozwolić sobie na wyrażanie ich, żeby zaakceptować swoją wyjątkowość i nie przepraszać za to. Na tej planecie na pewno istnieje jakiś kwiat mający te same cechy do wyrażenia, do których przygotowuje się w tej chwili Twoja dusza.
pozwól, żeby ten kwiat był Twoim przewodnikiem. Bardzo możliwe, że nauczono Cię, że lepiej się ukrywać, że lepiej być cichutko, że lepiej być grzecznym, ukrywać się swoje światło pod korcem i nie odzywać się zbyt głośno, żeby chować się za krzakami, zamiast rosnąć wysoko w górę. Odważna piwonia jest tutaj po to, żeby przypomnieć Ci, że możesz bezpiecznie wyrażać wszystko, co składa się na Twoje prawdziwe ja. Nie różni Cię nic od innych. Możesz bezpiecznie dzielić się swoim głosem, pozwolić sobie na to, aby być widzianym. Na początku będziesz się czuć może trochę niekomfortowo, będziesz się obawiać, co inni pomyślą, tak? Ale z każdym dniem będzie to coraz łatwiejsze. Krok po kroku odkryjesz, że przyciągasz do siebie takich ludzi, tych, którzy są Ci pisani. A w Twoim życiu pojawią się przeżycia, za którymi tęskniłeś lub tęskniłaś. Także w jaki sposób jesteś wzywany, żeby pozwolić sobie być bardziej widocznym i zauważanym przez świat? Ale energia, kochani. Dla niektórych z Was być może było tutaj coś trudnego, wielkie odcięcie, tak, złość, próba kontroli pewnych rzeczy. Być może zamknęliście się w swoim wewnętrznym świecie, aby zrozumieć pewne rzeczy. Także być może są tu pewne cienie, być może odczuwasz jakąś, nie wiem, konfrontację, frustrację. Ale się nie obawiaj, tak? Jest to dla Ciebie po to, aby ujawnić Ci wszystko to, co przeszkadza Ci otworzyć się na miłość. Wojownicza planeta Mars, być może ta planeta jest w którymś z Twoich głównych umiejscowień, być może ma na Ciebie mocny wpływ i gdzieś tutaj walczycie, tak jakby w tej chwili, w tym świecie 3D, z oddziaływaniem tego, tak? Pamiętajcie, że każdy z nas ma swoje silne i słabe strony i każdy z nas ma za zadanie udoskonalać wszystkie aspekty tych stron, tak? W Waszym przypadku Mars ma silny wpływ na Was, gdzieś tutaj przypomina Ci, że bardzo ważne jest dla Ciebie, żeby złagodnieć, żeby wybaczyć, żeby odnaleźć drogę powrotną do miłości. W ludzkim życiu jest wiele rzeczy, które utrudniają naszemu sercu i naszej duszy pozostanie otwartym na działanie z tego pięknego źródła miłości. Każdego z nas kiedyś zraniono i te nieuświadomione rany powodują, że ranimy innych. Zamykamy się na miłość. Bardzo możliwe, że wydaje Wam się, że jesteście w takim błędnym kole, którego nie możecie przerwać. Jeśli nie będziecie ostrożni, to szybko zaczniecie postrzegać świat jako przerażające i niebezpieczne miejsce, w którym rządzi strach i lęk. I to jest dla Ciebie być może pewne, nie wiem, przypomnienie. Bardzo możliwe, że musisz uznać tutaj istnienie Twoich trudnych emocji, trudnych sytuacji, konfliktów, ran, lęków. Wszystkiego, co sprawia Ci ból i wywołuje niepokój. Po drugie, żebyś był w stanie, czy żebyś była w stanie odnaleźć drogę powrotną do miłości. Z tych ran, z tego bólu, z tego niepokoju, smutku, strachu, tak? Strach, słyszę, lęk. Brak pewności, brak stabilności, poczucie samotności, niezrozumienia. To normalne, że kiedy doznajemy krzywdy, wtedy zamykamy swoje serce dla świata. Bolesne doświadczenie stanowi potwierdzenie bólu, agonii, rozłączenia w tym ziemskim życiu, tak? Ale mam ciary, ludzie, gęsia skóra. Mimo to jesteście, na kochani, nawoływani, żeby złagodnieć, żeby odnaleźć drogę powrotną do miłości. Kiedy czujesz, że paraliżuje Cię lęk, obawa, paranoja, jest to normalne, że chcesz się ukryć przed innymi ludźmi, a nawet przed całym światem. Ale mimo to jesteś nawoływany, żeby wyjść ze swojej kryjówki, żeby zmiękczyć swoje serce. Wszyscy jesteśmy niewinnymi dziećmi, wydeptującymi swoją ścieżkę w tym świecie. Znajdź sposób, żeby dostrzec niewinność w każdym człowieku, a szczególnie w samym sobie. Zastanów się, w jaki sposób odcinasz się od miłości i jak możesz złagodnić w stosunku do tych, którzy Cię skrzywdzili. Być może numer 33, 32 może gdzieś w jakiś sposób z Wami rezonować. Zobaczmy sobie, co te numery chcą nam powiedzieć. 132, 133. Boskie rytuały. Poczuj się całkowicie obecny we wszystkim, co robisz, tu i teraz. Być może ktoś ma 64 lub 65 lat lub jest urodzony w 64 lub 65 roku. Twój świat manifestuje się właśnie teraz. Ważne jest to, jak angażujesz się w małe rzeczy, które robisz każdego dnia.
Pomyśl o codziennych obowiązkach, pracy i interakcjach jako o boskich rytuałach. Przekaż boską energię, bądź czyimś aniołem. Jest osoba, która potrzebuje Twojej bezwarunkowej miłości i pomocy. Czy możesz dzisiaj dokonać bezinteresownego aktu, aby pomóc tej osobie poczuć boskość w sobie i wokół siebie? Stań się pośrednikiem swoich aniołów i zainspiruj się, aby pomóc innej osobie. Okej, dobrze. Zobaczmy, kochani, co jest tutaj dla Was. Od duszą podszyty, Tomasz Antosiewicz. Jakie najważniejsze hasło dla naszego skorpionka? Okazuj jej, jak Ci zależy. Staraj się być nieprzewidywalny. Wbrew pozorom, to nie jest wcale aż takie trudne. Przecież liczą się nawet drobne gesty, drobne czyny. Rusz głową. Daj jasno do zrozumienia, że to właśnie ona jest Twoim osobistym numer jeden, życiowym priorytetem. To niezwykle proste. Mężczyzna dba o swoją kobietę, kobieta dba o swojego mężczyznę. Żadne z nich nie jest ważniejsze od drugiego. Oboje pracują jako zespół. Budują razem swoje imperium i kroczą razem ku zwycięstwu. Wow! I zobaczmy jeszcze 132 i 133. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie Cię krytykował. Cokolwiek w życiu zrobisz. Ktoś, kto będzie Cię atakował, osądzał, nie znając Twojej duszy. Takich ludzi jest na bęczki. Setki, a może nawet i tysiące. Będą również tacy, którzy zauważą wszystkie Twoje wady, nie znając ani jednej z Twoich zalet. Nie znając Ciebie. Może się nawet zdarzyć, że ktoś będzie próbował kopać pod Tobą dołki. A Ty? A Ty zrób wszystko, co możliwe, aby cały czas posuwać się naprzód. Niech komentują każdy Twój krok, a Ty? Nie zwracaj na to uwagi. Nie przejmuj się. To nie są Twoje historie. Kiedy ludzie próbują podważać Twoje marzenia i decyzje, uśmiechnij się. Dlatego, że faktem jest, że cokolwiek zrobisz, zawsze znajdzie się ktoś chętny do zaserwowania porcji krytyki. Więc zapomnij o nich i rób to, co uważasz za słuszne. Nie myśl zbyt wiele o tym, co powiedzą, bo to naprawdę nie jest warte Twojej energii. Jedyna opinia, która powinna Cię obchodzić, to Twoja opinia. Wielu z nas wyczekuje miłości, która nie umiera z powodu tych wszystkich małych i dużych katastrof, które wiążą się z kochaniem. Tylko nieliczni potrafią pokochać chaos i upadek, wesprzeć w najtrudniejszych życiowych momentach. I to właśnie ci ludzie są tymi, na których warto czekać i o których warto walczyć. Kochani, wow, boska energia jak zwykle, głęboko nasze skorpionki, tak jak lubią. Zobaczmy sobie jeszcze, zobaczyłam 118. Oj, mama mia, tutaj tyle numerów dzisiaj, tyle wszystkiego dostajemy. Obfita miłość, czyli to jest kontynuacją tej poprzedniej wiadomości. Miłość Cię otacza. Budzisz się, żeby zobaczyć prawdę. Miłość zawsze była i zawsze będzie wokół Ciebie. Przestań się bać. Dzięki temu, że teraz to już widzisz, może pojawić się więcej miłości w Twoim życiu. Szukaj wokół siebie nowej miłości i bądź otwarty na jej obecność w swoim życiu w każdej jednej formie, w jakiej się przejawia. Bosko, kochani. Ktoś może być urodzony w 60 lub 61 roku. Jeśli ktoś jest zainteresowany, cóż to za księga, gdzie ja zaglądam co chwilę. Wielka księga anielskich liczb, mega pomocnik. Jeżeli często pokazują Wam się różnego rodzaju cyfry, które się powtarzają w Waszym życiu i czujecie, że mają dla Was ważne przesłanie. Także polecam. Możecie zawsze cofnąć w nagraniu i zrobić zrzut ekranu. To jest najprostszy sposób, aby trafić do tej wiadomości. Dobrze, kochani, a więc przejdźmy sobie w takim razie do tarota. Zobaczmy, co tutaj dzisiaj dla Was się pokaże. Tak, są jakieś rany, z którymi gdzieś staracie się w tej chwili sobie uporać. Odczuwam już na początek taką energię. Zobaczmy sobie, co tu się mogło wydarzyć w przeszłości, jaki może mieć to wpływ na tu i teraz. I ostatni raz. Jakieś relacje. Dobrze, zobaczmy, co tutaj było.
I jeszcze jedną poprosimy. Okej. Okay. No i kochani, widać, że gdzieś tutaj, no, tak jak tą energię odebrałam, schowaliście się w kąt, ukryliście się, uciekliście od świata, odizolowaliście się, nie chcecie mówić o sobie, nie chcecie pokazywać siebie. Wiele rzeczy się wydarzyło, które czujecie, że były bardzo niesprawiedliwe, że wydarzyło się dużo niesprawiedliwości w waszym życiu, za które kogoś nie spotkała sprawiedliwość, że tak powiem. Być może pewne marzenia wasze zostały... Macie wrażenie, że pewne wasze marzenia tak jakby przez coś się nie spełniły, tak jakbyście mieli wrażenie, że tutaj inne jakieś rzeczy zewnętrzne miały na to wpływ, niezależne od was. Jakby pewną... odebrano wam pewną możliwość. Jest tutaj coś, co jest ukryte, tak? Co jest... co się dzieje tu i teraz? Czyli tak jakby coś, co jest z przeszłości, jakby czegoś jakbyście jeszcze nie dostrzegli do końca, co jest związane z przeszłością. Okej, czyli może mieć to związek z jakimiś stratami w waszym życiu, rzeczami, które się być może zakończyły poprzez pewne toksyczne, nie wiem, przyzwyczajenia. Na niektórych może to mówić o pewnym, o braku kontroli nad pewnymi, nie wiem, nałogami, nad pewnymi... toksycznym myśleniem, negatywnym myśleniem, na strachu, na ranach, na jakichś sytuacjach, które się być może w waszym życiu zakończyły, w których poczuliście się ofiarą. Tak jakby pozostawał w was pewien ból, tak jak widzę tutaj na ten moment. Uleczacie to w sobie, tak? Bo mamy energię głupca, także to jest taka energia, wiecie, trochę ryzyk fizyk. Mam wrażenie, że jesteście na krawędzi i nie wiecie, co dalej robić. Tak jakby w przeszłości zostaliście zdradzeni w jakiejś sytuacji, mieliście wrażenie, że możecie tylko patrzeć i nie możecie nic zrobić w danej sytuacji, kiedy widzieliście, że ktoś rani osobę, którą kochacie, być może był to ktoś, komu nie mogliście się w żaden sposób przeciwstawić, być może zaczęliście gdzieś, no nie wiem, topić swoje smutki, zaczęliście uciekać do czegoś, aby przetransformować coś. Na ten moment widać, że jesteście gotowi, aby podjąć jakieś ważne decyzje, ustabilizować się, tak? Ta stabilność emocjonalna, energia skorpiona. Dla niektórych z was mówi to o odzyskaniu swojej stabilności, o zrozumieniu, o nawiązaniu współpracy tutaj z tym przewodnictwem. Dla niektórych z was nowa wiedza, być może jest tutaj tak, nowa wiedza związana z duchowością. Zrozumienie ważne, być może izolacja od pewnych relacji, od ludzi, którzy was osądzali. Odizolowaliście się być może dokładnie od jakichś toksycznych rzeczy, od wiadomości. Dla niektórych z was może tutaj być blokada albo blokada w mediach społecznościowych, odcięcie się od mediów społecznościowych, izolacja od wszelkiego rodzaju komunikacji. Tak jakbyście wszystko starali się zachować dla siebie, po cichutku, po krojomu, bo tutaj wydarzyło się zbyt wiele toksycznych rzeczy. I w tej chwili wiecie tak jakby lepiej, jak się poruszać, jakbyście woleli pewne rzeczy robić po cichu, nie mówić zbyt wielu rzeczach nikomu, aby się uchronić być może przed pewnymi wyzwaniami. Wiecie, co jest prawdą, wiecie, co jest zgodne z wami, wiecie, jak wiele osób współpracowało w przeszłości na waszą niekorzyść, jak wiele osób chciało odebrać wam coś, co jest wasze. Znacie dużo prawdy, widzicie dużo prawdy, odeszliście już od pewnych rzeczy, ale tutaj są jeszcze pewne rzeczy, które was zatrzymują. Może to być coś związanego, nie wiem, z finansami, z jakimiś decyzjami ważnymi. Czujecie, że nie możecie czegoś jeszcze tutaj tak jakby zakończyć, pokonać. Jakbyście czuli, że coś ma nad wami większą kontrolę i przewagę niż wy sami. Być może jest tutaj jakaś sytuacja, która jest związana z rodziną, ale widać, że tutaj coś pokonujecie, tak? Dziesiątka denarów, takie jakby... Wydaje wam się, że nie możecie nic zrobić, że nie możecie podjąć żadnego kroku, jednak widać, że jest u was możliwość jakaś. Być może jesteście w tej chwili w okresie planowania, planujecie, staracie się odzyskać równowagę w jakiejś sytuacji. Dla niektórych z was może to mówić o odpoczynku, być może w tej chwili staracie się odpocząć, zregenerować, staracie się słuchać swojej intuicji, staracie się, tak jakby to był dla was pewien trening, przygotowujecie się do czegoś, wiecie o tym, że przed wami jest coś, gdzie będziecie musieli poświęcić dużo swojej pracy i energii. Niektórzy z was pracują dużo mocniej tutaj ze swoją intuicją, jesteście świadomi wielu rzeczy.
Wy przeszliście dużo, dużo rzeczy, przeszliście bardzo dużo lekcji w swojej przeszłości, tak? Bardzo dużo musieliście przebywać w swoim mroku, aby móc dostrzec to światło, aby zacząć rozumieć i słuchać tego wewnętrznego głosu. Jest tu w Was wielka wiedza. Być może jest w Was nadal dużo melancholii po czymś, co się wydarzyło i staracie się w tej chwili odnaleźć w sobie odwagę i siłę, aby ruszyć z miejsca, aby ruszyć po to, co wiecie, że jesteście w stanie w życiu jeszcze zdobyć i mieć, pomimo tych wszystkich wyzwań i tego wszystkiego, co się wydarzyło. Kochani, przed Wami jeszcze to, co najlepsze. W tej chwili pracujecie nad czymś, ale jest przed Wami jeszcze szczęśliwy dom, szczęśliwa rodzina, szczęśliwe, satysfakcjonujące Was życie. Ale musicie uważać też, kogo wpuszczacie do tego swojego życia. Musicie chronić swój dom przed intruzami, przed osobami, które chcą Was wykorzystać, które chcą Wam coś odebrać być może, które chcą czerpać przyjemność, które chcą czerpać korzyści z Waszej pracy, z Waszej ciężkiej pracy, z Waszych projektów, z Waszej energii. Także musicie uważać, kogo wpuszczacie do swojego domu i do swojej energii, bo być może ktoś chce wykorzystać to, gdzie jesteście. Być może jest tutaj ktoś, kto nie chce, żebyście byli w relacji, bo ktoś chce dla siebie mieć to wszystko, co macie. Ktoś być może robi tutaj jakieś czary mary, aby mieć przewagę jakąś, jakąś kontrolę nad Wami być może lub nad relacjami, którymi się otaczacie. Ktoś wyrządził Wam wiele krzywdy. Ktoś bardzo nieodpowiednio Was potraktował. Bardzo dużo czasu ta osoba zmarnowała. Waszego czasu ta osoba bardzo dużo zmarnowała. Coś się powtarzało wielokrotnie, cyklicznie, tak jak widzę za pierwszym razem. Pewne rany, które bardzo bolały i długo się po nich uleczaliście. Kolejne rany, które znowu zajęły Wam bardzo dużo czasu, tak? I znowu potrzebowaliście czasu na regenerację. Kolejne rany, które znowu potrzebowały od Was regeneracji. Być może pewne rzeczy na przestrzeni relacji również, które się tutaj wydarzały. Krzywdy, tak? Trójka mieczy, czyli być może różne sprawy związane, nie wiem, z dokumentami, z sądem, z jakimiś rzeczami, w które być może ktoś chciał Was gdzieś wciągnąć, gdzie musieliście być może poświęcać czas na rzeczy mniej ważne, przez co czujecie, że zmarnowaliście masę czasu, tak? Gdzie czujecie być może na ten moment, że zaczynacie od nowa, że zaczynacie od początku. Ale nic nie zaczynacie od początku, kochani. To wszystko były bardzo ważne lekcje, bardzo ważne doświadczenia. Teraz jest Waszym nawołaniem, aby skoncentrować się na priorytetach, tak? Czego chcecie w swoim życiu, skoncentrować się na swoich marzeniach, wprowadzić równowagę, uważać, kim się otaczacie, tak? Być może są tutaj jakieś osoby w jakiejś, nie wiem, sytuacji, w jakiejś relacji, w której się znajdujecie i musicie gdzieś tutaj wprowadzić zdrowe granice. Bardzo możliwe, że ktoś próbuje do czegoś wykorzystać swoje dzieci, tak? Tutaj energię odbieram, jakby ktoś chciał wykorzystać do czegoś dzieci, wnuki, młodsze pokolenia, chce wykorzystać w jakimś kierunku, w jakiejś sytuacji. Ktoś jest już zmęczony usługiwaniem, ktoś już jest zmęczony tym, że ktoś musi odkładać cały czas siebie na później. Tak jakby cały czas macie pewne plany i marzenia, ale czujecie, że wyślizguje Wam się to z ręki, tak? Ktoś próbuje Was kontrolować, ktoś próbuje, tak, mieć nad Wami pewną przewagę, kontrolę, tak jak widzę, ktoś chciał Was zamknąć w tej wieży na czubku zamku, tak, tą kontrolę toksyczną, jakby ktoś powiedział, tutaj siedzisz w tej wieży i masz dla mnie tutaj robić coś, tak? Masz, nie wiem, dla mnie tutaj pachnieć i pięknie wyglądać, albo ciężko harować, dla kogo, nie wiem, to będzie. Ale Wy mówicie, nie, Wy macie dosyć, to wszystko eksploduje, tak? Wy siedzieliście niby na tym tronie, czekając, aż pewne rzeczy, tak? Bo ktoś cały czas chciał, abyście dla kogoś, nie wiem, byli czymś, jakąś wizytówką, jakąś plakietką. Wy macie dosyć, Wy chcecie ruszyć z miejsca, tak? Nie powstrzymacie się przed niczym, także tutaj jest eksplozja, koniec. Ta wieża eksploduje i Wy, zobaczcie, lecicie, porzucacie to swoje bezpieczne gniazdeczko, także być może jest to coś, co jest związane z pewną strefą komfortu. Porzucacie prawdopodobnie bezpieczne gniazdeczko i to jest, kochani, spełnienie Waszych marzeń, tak? Tutaj mamy słońce, pasja, działanie, możliwość ruchu naprzód, być może wyzwalacie się od czegoś, co Was trzymało kurczowo, co było dla Was toksyczne, gdzie byliście odsunięci, odizolowani od wszystkiego. Koncentrujecie się na tym, co Wam da spełnienie emocjonalne i poprzez te emocje, poprzez ten cały ból, z którym sobie nie radzicie, próbujecie dotrzeć do sedna sprawy, czego ja potrzebuję, aby poczuć się pewnie, aby poczuć, że mam wszystko, aby poczuć się stabilnie, aby poczuć, że ja zasługuję, tak?
ktoś z Was jest taki bardzo skromny, wydaje Wam się, że nie, że to nie dla mnie, że nie zasługuję, wydaje Wam się, że zawsze musicie dla innych super być, pięknie wyglądać, świetnie się zachowywać, zawsze być takim, wiecie, super picuś, glancuś, elegancko. I tutaj coś się zmienia w Was. Teraz zaczynacie dla siebie coś robić. Zaczynacie rozumieć, że żyje się raz, żyje się dla siebie. Być może otwieracie się na coś, przed czym się blokowaliście długi czas. Czego się być może baliście. Może się baliście jakiejś relacji. Może baliście się w pełni zaangażować w jakąś relację. Być może uciekaliście. Być może było tutaj coś, jakaś oziębła sytuacja w domu, gdzie ktoś czuł się po prostu zraniony i nie potrafił dać tego, tak? Dlatego, że się bał, dlatego, że w przeszłości ktoś wielokrotnie dawał miłość, starał się, ale ta miłość za każdym razem była wykorzystywana i ktoś był ponownie raniony, więc ktoś nie miał, tak jakby nie ma w sobie zaufania do innych ludzi być może. Macie wrażenie, że już tyle razy zostaliście pokonani, ale to wszystko były Wasze lekcje, kochani. Spójrzcie na tą całą bibliotekę z tyłu za nim. Ile wiedzy. Ile tu jest wiedzy? Tu z tyłu kolejna biblioteka mi się, zobaczcie, odsłania. Być może w jakichś książkach jest jakaś ważna wiedza, być może uczycie się o jakichś ważnych rzeczach, jest być może coś, co jest związane z Waszą, nie wiem, wiarą lub czymś. Uczycie się w tej chwili, uleczacie się być może po czymś? Uczycie się być może, jak się chronić przed pewnymi rzeczami? Magik? Uczycie się, jak manifestować do swojego życia pewne rzeczy? Zmiana perspektywy? To nie są moje rany, to są moje moce, to są moje doświadczenia. Ja dzięki temu, że przetrwałam, jestem wojownikiem, dałem radę, tak? Spójrzcie, tutaj te miecze wbite w jego plecy, a tutaj widzimy jakby, tak? Czyli tutaj jest ktoś, kto jest zraniony, ktoś, kto czuje się ofiarą. Tu mamy zmianę perspektywy, tak? Ktoś wisi do góry nogami, aby przetransformować tą całą wiedzę, którą gdzieś tutaj zdobył. I co przynosi ta transformacja? Rzuca światło na rzeczywistość, zrozumienie, tak? Ktoś musiał w pewnym miejscu stanąć, ugrzęznąć, na coś było potrzeba czasu, tak? Widzimy jesień, tak jakby odpuszczenie czegoś, aby dokonać tej transformacji, kochani. On ma tutaj, zobaczcie, przez pas przepasanego węża, tak? Może ktoś jest chiński znak zodiaku, wąż albo... Jest coś tutaj z tymi wężami, mogą być Waszym jakimś przewodnim znakiem. Jest tutaj moc, tak? To jest moc. Ktoś się uwolnił, aby stać się siłą. Trójka buław. Tak jakby jest tutaj, widzicie, ponownie powraca do nas ta mądrość, tak? Czyli tutaj, to co tutaj się wydarzyło, kogoś zraniono. Ale to jest Wasze narzędzie, ta trójka buław pozwala Wam ruszyć z miejsca. Wy tutaj zdobyliście ważną wiedzę, zobaczcie, że to jest ta sama tablica. Ktoś chciał użyć Waszej mocy, ktoś chciał użyć Waszej energii, ale ktoś nie jest w Tobą. Ktoś nie jest w stanie użyć tej energii ani tej mocy, nie ma po prostu takiej opcji. Dostajecie możliwość ruszenia naprzód, tak? Zobaczcie, mamy trójkę buław, czwórkę buław, czyli jest tak jakby planowanie, jesteście gotowi na ruch. Czwórka buław mówi o być może o budowaniu jakiejś nowej rzeczywistości, być może gdzieś się przenosicie, dla niektórych z Was jest to jak portal do nowej rzeczywistości. Otwiera się dla Was nowa możliwość. Siódemka buław, być może uczycie się, jak się chronić, jak się bronić w danej sytuacji, tak aby nikt nie miał na Was wpływu więcej. Być może dotychczas miała tutaj jakaś energia zewnętrzna na Was jakiś wpływ i uczycie się, jak sobie z tym radzić, jak się bronić, jak stawiać zdrowe granice. Być może był tutaj ktoś, kto nadużywał Waszej dobroci, Waszego, nie wiem... Tak, widzicie? Równowaga, kochani. I Królowa Mieczy, Bosko, tak, na końcu. Co nam mówi o tym, że się nauczyliście tego, że zrozumieliście? Królowa Buław, what? Nie Królowa, zobaczyłam tutaj Królową Mieczy. Być może, tak, uosobnienie Królowej Mieczy, bo jest tutaj tak jakby była jakaś prawda, czyli być może po prostu pokazujecie to. Jesteście sobą, pokazujecie w pełni, kim jesteście. Swoją prawdziwą istotę, swoją prawdziwą wartość. Równowaga. Wy po tym już nie będziecie sobą, kochani. Tutaj podejmujecie ważne decyzje, aby postawić zdrowe granice, aby nie uciekać, tylko po prostu użyć swojej energii i bronić się przed tym, tak? Tak jak należy. Co tutaj się dla Was pokaże? Cóż to takiego? Tak, czyli to jest tylko tymczasowa sytuacja.
Nie martwcie się, uda się tutaj jakieś rzeczy. Będziesz odgrywać inną rolę. Dla niektórych z Was mówi to o ważnych zmianach. Decydujecie się, kochani, na wyjście ze strefy komfortu, na ważne zmiany. Otwierają się dla Was drzwi, jakieś nowe możliwości. Zobaczyłam 36, 36. Ten numer być może z Wami w jakiś sposób rezonuje. Jest tutaj przemiana, być może jest to coś, co jest związane z finansami. Dostajecie jakąś możliwość, mamy złote jajo, to jest dotyk Midasa, kochani. Bardzo możliwe, że jest tutaj jakiś przyjaciel, ktoś z dala, ktoś, kto mieszka od Was z dala, ktoś, kto myśli o Was bardzo dobrze i pozytywnie, ktoś, kto być może... Tak, ponownie mamy te jajko, dwa razy jajka. Mamy jajka, mogą być dla Was symboliczne w jakiś sposób, nie wiem dlaczego, jajko. Jajko, jajko, tu mam jedno złote jajo, a tutaj mam trzy zwykłe jajka. Być może jesteście jak takie złote jajo w swojej rodzinie. Być może wiele ludzi myśli o Was bardzo pozytywnie, tak? Wy być może się tutaj bardzo stresujecie pewnymi rzeczami. Uważajcie na ten stres, kochani, bardzo uważajcie na ten stres, bo mogą tutaj się pojawić pewne rzeczy, problemy zdrowotne nawet, jeżeli nie zadbacie o siebie tak jak należy. Być może jest tutaj bardzo dużo stresu, więc... musisz wydostać się z jakiejś sytuacji. Ja mam wrażenie, jakby to było dla kogoś ostrzeżenie, dlatego podniosłam, czuję, że aż podniosłam głos, tak? Gdzieś być może tutaj wprowadzacie jakieś ważne zmiany, udaje Wam się pokonać jakieś przeszkody. Być może jesteś kobietą o blond włosach, niebieskich oczach, zielonych oczach, albo masz tutaj jakąś sytuację w związku z kobietą o blond włosach, zielonych oczach lub niebieskich oczach. Jasne oczy, jasna karnacja, tak? Czyli jest tutaj jakaś sytuacja w związku z tą kobietą, być może, o co tu chodzi, komuś się uda osiągnąć swoje zamiary, tak? Będzie tutaj jakaś pozytywne rozwiązanie, bardzo możliwe, że trzeba gdzieś tutaj zaakceptować jakiś, jakąś taką pozytywną krytykę, taką pozytywną krytykę, która przynosi Wam pozytywne zmiany, tak? Czyli tak jakby jest jakaś krytyka, ale trzeba ją zaakceptować, bo możecie z tego się coś nauczyć. Bardzo możliwe, że Wam się to nie spodoba, bo to taki trochę minusik, z którym sobie nie do końca może radzicie i być może jest w Was pewna frustracja i złość, dlatego że ktoś tutaj tak jakby wbija akurat w to szpileczkę, ale ta szpileczka nie bez powodu czujecie, że tam się wbija, bo to jest coś, z czym Wy sobie nie radzicie, dlatego nie złościć się, tylko przeanalizować, dlaczego to mnie tutaj tak intryguje, dlaczego mnie to tak irytuje i frustruje. Bo jest tutaj jakaś ważna lekcja do wyciągnięcia z tego, tak? To przyniesie Wam wiele szczęścia i zrozumienia. Być może jest tutaj coś, czego trzymacie się kurczowo. Bądź ostrożny, jeżeli chodzi tutaj o chciwość. Być może ktoś jest chińskiego znaku zodiaku świnki, tak? Bardzo możliwe, że ktoś jest urodzony w listopadzie. Tak, skorpionki nasze, listopad. Być może trzeba tutaj poprosić kogoś o wsparcie, aby coś zrozumieć lepiej, aby coś wyjaśnić bardziej. Co jeszcze nam się tutaj pokaże dla Was? Coś jeszcze dla naszych skorpionków? I przechodzimy, kochani, za chwilę do pytań. No, jest coś jeszcze, czy już koniec? Coś jeszcze jest. Dobrze, czyli czeka Cię wielkie szczęście. Będziecie celebrować, tak? Czyli czeka Was radość, końcowy wynik. Wydaje mi się, że będzie dla Was bardzo pozytywny. Ale gdzieś tutaj jeszcze najpierw wyjdą jakieś rzeczy na jaw, tak? Być może ktoś, kto gdzieś tutaj plotkował na Wasz temat, jakaś arogancka osoba, która gdzieś może stanąć na Twojej drodze, może to mówić o jakiejś sytuacji, być może, nie wiem, z przeszłości, być może jakiś mężczyzna, którym byliście gdzieś tutaj w jakimś kontrakcie albo z którym wiązało Was coś bliżej, tak? Relacja z jakimś mężczyzną albo z jakąś starszą kobietą lub być może jakaś sytuacja w relacji między kobietą a mężczyzną lub w relacji z kobietą i z mężczyzną. Być może są tutaj pewne mosty, które są zawalone i nie ma możliwości, aby powrócić do czegoś, tak? Komuś nie udało się czegoś zrobić, czegoś zmienić. Ktoś zachował się bardzo głupio i być może poprzez coś zaprzepaścił pewne rzeczy. Być może jest tutaj coś, co jest związane z karierą. Bardzo możliwe, że ktoś, kto się bardzo głupio zachował, albo ktoś, kto się głupio zachowa w maju, lub ktoś się głupio zachowa, kto jest urodzony w miesiącu maju, tak? Być może będzie tutaj jakaś podróż, być może szykujecie się do jakiejś podróży, pracujecie być może, aby móc wybrać się w jakąś podróż, tak? Dla niektórych z Was widzę, że tutaj są odległe horyzonty, mamy glob, być może spotkacie się z kimś, kto mieszka gdzieś z dala od Was. Możliwe, że to będzie spotkanie z jakąś młodszą kobietą,
może spotkanie, może na przestrzeni mediów, może... Oj, co my tu jeszcze mamy? A więc no, gdzieś tutaj będziecie zadowoleni z jakiejś sytuacji. Być może dzięki czemuś otworzy się przed Wami nowa droga, nowe możliwości, nowa ścieżka. Tak jakbyście się otwierali na coś nowego. Być może macie tutaj pewne takie rozproszenia. Musicie się skoncentrować teraz na konkretnym celu. Tak? Nie pozwalać sobie na rozproszenie, nie pozwalać sobie na dystrakcję. Będziecie mieli to, czego potrzebujecie. Uda Wam się rozwiązać pewne problemy. Bardzo możliwe, że jest tutaj jakaś osoba lub jakieś osoby, które chcą Wam wejść w drogę w osiągnięciu Waszego celu. Dlatego prawdopodobnie nawołuje się do Was, aby być uważnym, tak? I aby nie starać się z wszystkimi pozostać, tak? Pamiętać o tym, że nie jesteś dla wszystkich i zaakceptować tą swoją wyjątkowość, tak? Zwrócić się do tych, którzy są z Tobą zgodni. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie Wasze pytania. Jeśli Wasze pytanko jest już gotowe, kochani, to przechodzimy do odpowiedzi. Jeśli nie, to włączcie sobie pauzę. Kiedy pytanie się pojawi, to włączcie play. Jeszcze napiję się, bo już mi zaschło w gardle. Dla Was też może być nawołaniem, aby nawadniać swój organizm, jak ta piwonia, dbać o to, aby uzupełnić wodę. W niedalekiej przyszłości mamy w pierwszej chwili? What? Nie wiem. W niedalekiej przyszłości usłyszałam w pierwszej chwili. Nie wiem totalnie, czego się dotyczy, ale dobra. Dobrobyt. Oraz jeszcze jedną tu kartę poprosimy, co w odpowiedzi na Wasze pytanie. Przebaczenie. I na odwrocie mamy romans. Dobrze, kochani, a więc zajrzyjmy głębiej w to wszystko. Zobaczmy, o czym nam to chce powiedzieć jeszcze. W niedalekiej przyszłości, o czym to nam mówi? Sprawiedliwość, tak? Także ta sytuacja zostanie rozpatrzona w sprawiedliwy i słuszny sposób. Być może jest tutaj jakaś sytuacja związana z sądem. Być może jest tutaj coś, o czym nie wiecie, coś, co się wyjaśni. Co tu jeszcze mamy? Bądź uczciwy wobec siebie. Co jest największym pragnieniem Twojego serca? Nie odmawiaj sobie tego. Boska namiętność. I jeszcze jedną kartę. Realizacja zamiarów. Skup wszystkie swoje myśli, uczucia i działania na swoich zamierzeniach, a będziesz w stanie pokazać to, co potrafisz dokonać. I na odwrocie mamy przeobrażanie. Kobieta motyl. Właśnie doświadczasz głębokiej przemiany, która przyniesie Ci szczęście. Bardzo możliwe, że jest tutaj jakaś nieśmiertelna miłość. Miłość, której doświadczasz, jest wieczna, bez względu na towarzyszące jej okoliczności. Tak? Tak jak tutaj odbierałam również energię właśnie takiej bezwarunkowej miłości na początku. Dobrze, dobrobyt. O czym nam to chce jeszcze powiedzieć? Odejdź. Nie tkwij w niezdrowej sytuacji. Podejmij działanie, aby się uwolnić i skorzystaj z drzwi, które się wtedy przed Tobą otworzą. Czyli być może trzeba odejść od czegoś, co jest związane z dobrobytem, coś odpuścić, coś pozostawić, coś, co dłużej już nie rezonuje w Waszym życiu. Wiosna. Twoje marzenia spełnią się, gdy rozkwitną kwiaty. Także widać, że wiosną być może podejmujecie tutaj pewne działania. Nie śpiesz się, słyszę nic na siłę. Twoje marzenia są na wyciągnięcie ręki. Miej wiarę. Wszystko zmierza w dobrym dla Ciebie kierunku. Wszystko jest w porządku. I co jeszcze? Lato, okej. Wszystko, o co prosisz, urzeczywistni się latem. Czyli być może, no nie wiem, być może wiosną odchodzicie od czegoś, tak? To jest najlepszy czas. Wiosna być może jest najlepszym czasem, aby odejść od czegoś. Przeczytam Wam, kochani, o czym Wam to chcę powiedzieć, to odejdź. Bo to mi się... Najlepszy czas, zobaczcie, otworzyłam książkę na tym najlepszy czas. Jeśli zastanawiasz się, kiedy spełnią się Twoje pragnienia lub kiedy jest najlepszy czas na zmianę, to odpowiedź brzmi teraz, tak? I jest to silnie związane z dobrobytem w Twoim życiu. Energia Wszechświata idealnie się zestroiła z Twoją, otwierając przed Tobą drzwi, przez które masz łatwą możliwość przejść. W tym momencie swojego życia będziesz odnosić same sukcesy, a wszystko, czego dotkniesz, zamieni się w złoto. Wykorzystaj ten boski czas i zacznij działać. Wszelkie dodatkowe przygotowania stanowią w tej chwili niepotrzebną zwłokę.
zwalniasz czas, a należy działać. Także rób jedną rzecz naraz i ruszaj naprzód, już dzisiaj. Twoje pozytywne myśli i afirmacje działają, więc stosuj je nadal. Nie zwlekaj, działaj. Podejmij stanowczą decyzję i zaufaj swojej intuicji. Ona podpowie Ci, kiedy czas będzie na odpowiednie sprawy, o które pytasz. Miej wiarę, że Twoje modlitwy zostaną wkrótce wysłuchane i wykorzystaj wolny czas na dążenie do swoich celów, tak? No i to odejdź, muszę jeszcze Wam przeczytać. No i znowu, to nie w tą stronę. Tak jakby ktoś chciał się cofać wstecz, tak? Wiecie, że pewne rzeczy trzeba postąpić naprzód, tak jakby pewne kroki naprzód. Być może ktoś ma 46 lub 47 lat, być może ktoś ma 52 lub 53 lata, być może ktoś ma 56 lub 57 lat. Także teraz możesz bezpiecznie przeprowadzić wszelkie pożądane zmiany. Od dawna chciałeś to zrobić, ale wahałeś się. Być może z obawy przed tym, co przyniesie przyszłość, albo jak na Twoją decyzję zareagują inne osoby. To stanowi dla Ciebie zapewnienie, że naprawdę już czas, aby odejść. Staniesz się wtedy szczęśliwszy i zdrowszy. Poproś anioły, aby udzieliły Ci potrzebnego wsparcia w trakcie kroczenia ścieżką zmian. Im szybciej zdecydujesz się na zmianę, tym prędzej doświadczysz szczęścia, które czeka na Ciebie. No dokładnie, to jest dokładnie to samo, kochani. Także bądź asertywny i mów o swoich prawdziwych uczuciach, tak? Podejmij wobec siebie zobowiązanie i przyrzeknij je wypełnić. Zacznij działać, abyś mógł odejść. Skontaktuj się może z grupą wsparcia, uaktualnij swój życiorys lub zgromadź trochę oszczędności. Postaraj się regularnie chodzić na zdrowe i energiczne spacery, tak? To również pobudzi możliwość tego ruchu i przepływu w Waszym życiu. Okej, okay. Przebaczenie, czyli być może jest tu jeszcze jakaś sytuacja związana z przebaczeniem. O czym to chcę powiedzieć? Strumień powodzenia, być może jest tutaj coś, co blokuje Wasz strumień powodzenia, jakiś ból, jakiś żal. Być może w związku z jakąś męską energią w Waszym życiu, ojciec, mąż, brat i syn, tak? Przebaczenie, strumień powodzenia. Co jeszcze w tej sytuacji? Przebaczenie, strumień powodzenia, zdrowie i uzdrawianie. Także być może się uzdrawiacie tutaj z jakiejś sytuacji. Być może jest to przebaczenie wobec kogoś, kto był Waszym jakimś nauczycielem, albo kto był dla Was, no to też może być rodzic, tak? Wytrwałość, wybierz pokój. Także w jakiej sytuacji trzeba po prostu zacząć działać, wybrać pokój. Wytrwałość do mnie krzyczy, przeczytam Wam, o czym chcę powiedzieć. Wytrwałość. A więc być może ktoś jest urodzony 90 lub 91 rocznik, lub numer, być może ktoś ma 90 lub 91 lat, albo 90 lub 91 numer może w jakiś sposób z Wami rezonować. A więc poprzez cierpliwe działanie i pozytywne myślenie Twoje marzenia się spełniają. Nadszedł czas, abyś wykazał się wytrwałością. Powierz wszelkie zniechęcenie swoim aniołom, którzy podtrzymują Cię na duchu i dadzą Ci dowody Twojego rozwoju. Już prawie osiągnąłeś cel, więc nie rezygnuj ze swoich wysiłków. Realizacja wszelkich zadań małymi krokami pozwoli Ci odczuć podekscytowanie osiągnięciami na każdym etapie. Wytrwałość popłaca, także trzymaj się jej. Przezwyciężaj tendencję do odkładania wszystkiego na ostatnią chwilę i podejmij działania od razu, tak? Nie odkładaj rzeczy na później. Bądź wierny swoim priorytetom i obietnicom. I nie wycofuj się ze świata poprzez swoje, nie wiem, codzienne działania. Musisz też pamiętać o tym, aby cały czas marzyć i nie zapominać o swoim celu głównym, tak? Bądź optymistą i traktuj swoje marzenia jako zupełnie oczywiste i jako priorytet Twojego życia. Pamiętaj o tym, że jeżeli angażujesz się w pewne rzeczy, aby angażować się w to też na długi czas, być może jest to coś związanego z miłością, romans, o czym to nam chcę powiedzieć, dziecko, bardzo kochasz dzieci, a one odwzajemniają Twoją miłość. Wszystkie dzieci, nie wyłączając Twojego wewnętrznego dziecka, potrzebują miłości, uczuć i uwagi. Anioły pomogą Ci oczyścić i otworzyć Twoje serce, a także zachęcić Cię do poświęcenia więcej czasu i energii dzieciom, które Ciebie potrzebują. Co jeszcze w związku z romansem?
dawanie i przyjmowanie. A więc działanie całego wszechświata opiera się na cyklach podobnych do wdechów i wydechów. Jeśli ograniczymy się do wydechów, czyli dawania, lub wdechów, czyli przyjmowania, wypadamy z rytmu wszechświata. Pamiętaj, żeby każdy wdech w swoim życiu zrównoważyć wydechem, a dzięki temu utrzymasz optymalny stan zdrowia i energii. Tak? Pamiętaj o tym, aby się otworzyć na przyjmowanie, aby nie być zawsze tylko tym dawaczem, 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 bo w końcu wasz kielich będzie pusty. Być może jest tutaj jakaś sytuacja związana z rodziną. Przyczyną obecnej sytuacji są emocje łączące się ciebie z jednym z członków twojej rodziny, które anioły pomogą ci zrozumieć i uzdrowić. Niech w twoich myślach i twoim sercu anioły oraz kojące błękitne światło otoczą tą osobę, ciebie i całe to doświadczenie. Przyjmij dary, jakie ofiaruje ci ta sytuacja i poczuj, jak wypełnia cię spokój. Na odwrocie mamy jeszcze pozwól przeszłości odejść. Także jarzmo przeszłości znużyło cię. Nadszedł czas, żeby zdjąć z siebie ten ciężar. Zatrzymaj tylko miłość i to, czego się nauczyłeś, a całą resztę przeszłości zostaw za sobą. Nie chcesz jej ani nie potrzebujesz. Pamiętaj, że ona już minęła. Także pozostaw ją tam, gdzie jest jej miejsce. Być może jest tu w was jakiś ból, być może jest coś, co jest związane z relacjami, coś, czego nie możecie odpuścić. Pamiętajcie o tym, że najważniejsza relacja to relacja z sobą samym i z Bogiem. To są najważniejsze relacje w waszym życiu. Wszystkie inne relacje wyrastają właśnie z tej. Także jeśli chcesz przyciągnąć, uzdrowić albo zrównoważyć jakąś relację w swoim życiu, musisz w pierwszej kolejności zacieśnić związek z samym Bogiem, z waszym Ojcem w niebie, z kochającym Stwórcą. Kiedy poczujesz się bezpieczny, kiedy poczujesz się kochany, kiedy zrozumiesz, że zawsze jesteś podtrzymywany i zawsze wszystko dobrze się ułoży, wszystkie inne pozostałe związki rozkwitną. Co jeszcze, kochani, dla was? Jaka jeszcze wskazóweczka? Archanioł Rafał. Pomaga ci leczyć siebie i innych, być może tak jak on, jesteś uzdrowicielem. Niektórzy z was mogą mieć silną moc uzdrawiania w sobie, której nie wykorzystują. Być może w tej chwili się uzdrawiacie. Przed podjęciem decyzji zadaj sobie pytania. Które rozwiązanie bardziej zbliża mnie do boskiego przeznaczenia, a co mnie od niego oddala? Być może stoicie tutaj przed pewną decyzją. Musicie się zastanowić, co jest dla mnie lepsze, tak? Czego Bóg dla mnie chce tak naprawdę. Na odwrocie mamy twoje uczucia zostały uzdrowione, co pozwala ci otworzyć się na większą miłość. Archanioł Uriel pomoże ci pozbyć się gniewu i niemożności przebaczenia z twojego serca i umysłu. Być może trzeba gdzieś to przetransformować, wyrazić się. Być może dlatego tak ważne jest to, aby wyjść do ludzi, wyjść do świata, aby być sobą, aby się otworzyć i nie bać się, i nie wstydzić się swojej prawdy, tego, kim jesteście. Nie myśleć o tym, kto co pomyśli. Pamiętajcie, że nie ma ludzi idealnych. Wam się tylko wydaje, nam się zawsze tylko wydaje, ale im jesteśmy starsi, im lepiej znamy wszystkich wokół nas, wiemy, że nie ma ludzi perfekcyjnych, nie ma ludzi idealnych. I o to w tym chodzi. Gdybyśmy byli idealni, nie byłoby nas tutaj. Nikt z nas nie jest idealny, nikt z nas nie poradził sobie we wszystkim w pełni. Każdy z nas jest tutaj po to, żeby się uczyć. I uczymy się przez całe życie, te lekcje się nigdy nie kończą. Kończy się jedna i zaczyna się kolejna. Kończy się jedna i zaczyna się kolejna. Są pewne tematy, nad którymi się tutaj w tym życiu tak jakby pochylamy i przez większość życia przerabiamy, udoskonalamy siebie w tym, aż stajemy się mistrzami. Aby w kolejnym, być może swoim wcieleniu, swoim jestestwie, niezależnie od tego, czy to będzie tutaj na ziemi, czy to będzie w zupełnie innym miejscu, to, co udoskonalaliśmy, jesteśmy w stanie być może przekazać innym, pomóc innym. Co od Archanioła Michała, kochani, dla was? A więc ty i ci, których kochasz, jesteście bezpieczni. Twój dom jest strzeżony i chroniony. Jeżeli jest tutaj w tobie jakiś strach, lęk o te strefy, to nie martw się, musisz mieć większą pewność siebie, zdystansować się do dramatu, do strachu, być może macie tutaj pewne obawy, także przestańcie się bać, przestańcie się martwić. Co jeszcze? Więcej poczucia humoru, więcej zabawy, więcej radości, to pomoże wam przyciągać do waszego życia więcej pozytywnych rzeczy. I jeszcze jedną, ostatnią kartę tutaj sobie poprosimy.
A więc poproś Archanioła Michała o pomoc w określonej sytuacji. To, czym się aktualnie zajmujesz, być może jest Twoim życiowym celem. Być może się zastanawiasz, poszukujesz. Być może trzeba się zdystansować do pewnej sytuacji i zająć się po prostu tym, co kochasz, czym pragniesz się zajmować, co daje Ci radość i ukojenie. Poczucie humoru, kochani, to Wam przeczytam, bo to wydaje mi się, że to będzie dla Was bardzo ważne. I to też, to jest Twój życiowy cel. Być może ktoś jest urodzony w 76 roku. Archanioł Michał wysłuchał Twoich modlitw i prowadzi Cię we właściwym kierunku, tam, gdzie się urodziłeś. Masz już pomysł na swoją karierę, która dostarczy Ci rozrywki, możliwości, podniecenia i zapewni bezpieczeństwo finansowe. Myśli te są wskaźnikami boskiego celu. Jesteś zaangażowany w pracę, która przynosi radość Tobie i innym. I to jest właśnie dla Ciebie potwierdzenie, że ta kariera, o której marzysz, jest Twoim życiowym celem. Wszechświat będzie Cię wspierał i otworzy dla Ciebie wszystkie drzwi, także idź pewnie naprzód, wykorzystaj swoją energię. Po to tutaj jesteś, także się wyrażaj. Twoja obecna sytuacja oferuje Ci ważne wskazówki dotyczące następnego kroku do bycia na dobrej ścieżce. Podążaj za swoimi prawdziwymi uczuciami. Anioły doglądają Twojego biznesu i finansów. Nie, to nie to mieliśmy przeczytać. Dlaczego mnie tutaj przerzuciło? Być może ktoś ma 54 lata lub ktoś być może jest urodzony w 54 roku. Tutaj mieliśmy sobie sprawdzić troszeczkę dalej. Być może ktoś jest 84 rocznik. Archanioł Michał i inne anioły chronią Cię i tych, których kochasz, włączając to Twoją rodzinę i przyjaciół z nieba. Ta karta jest znakiem tego, że możesz się zrelaksować, wiedząc, że Archanioł Michał zajmuje się szczegółami i ochroną Ciebie oraz tych, których kochasz w każdym wymiarze. Powierz zmartwienia i troski Bogu i aniołom. Twoje potrzeby finansowe są chronione, Twój biznes jest chroniony. Możesz bezpiecznie podróżować. Osoba z nieba, która Cię kocha, jest szczęśliwa i przesyła Ci wyraźny znak miłości. Pamiętaj, że zmartwienia są formą modlitwy, więc módl się tylko o to, czego naprawdę pragniesz. Zmartwienia na bok. Tu jest dla Was modlitwa. Możecie sobie zrobić zrzut ekranu, aby powtarzać sobie tę modlitwę. Więc drogi Boże i Archaniele Michale, dziękuję za opiekę nade mną i moimi bliskimi. I tutaj możesz wymienić konkretne imiona osób. Proszę, daj mi poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Wypełnij mnie nadzieją, abym mógł skupić się na tym, co dla mnie jest najważniejsze oraz cieszył się dobrym zdrowiem i szczęśliwym życiem. Poczucie humoru jeszcze, kochani. Ktoś być może ma 52 lata, ktoś być może jest urodzony w 52 roku lub 52 numer może w jakiś sposób z Wami rezonować. Sytuacja ta czerpie korzyści z Twojego poczucia humoru. Także staraj się wizualizować swoje doświadczenie w umyśle tak, jakbyś oglądał scenę z filmu. Szekspir powiedział, że cały świat jest sceną. Co uważasz za zabawne w ludzkiej naturze, w tej scenerii, która się tutaj odbywa w Twoim życiu? Dzięki nowym perspektywom na zachowania innych możesz automatycznie wypełnić się miłością. Humor pozwala ludziom na porzucenie obrazy. Zatem miłość może uleczyć daną sytuację lub relację. Dlatego właśnie Bóg i anioły mają wspaniałe poczucie humoru, tak samo jak i Ty. Pamiętaj o tym, że śmiech jest najlepszym lekarstwem na wszystko. Postaraj się może obejrzeć jakiś zabawny film albo program telewizyjny na poprawę humoru. Twój cel życiowy może zawierać może pisanie komedii albo grę w komediach lub w kabaretach. Naucz się nowych dowcipów, żeby pomóc sobie w swoim związku lub w związkach, którymi się otaczasz. Albo zapisz się do kabaretu, aby udoskonalić umiejętność mówienia i pewność siebie. I tutaj jest dla Was jeszcze piękna modlitwa, kochani. Także zróbcie sobie tutaj zrzut ekranu. Ale mam ciary, ale dla kogoś to jest wiadomość. Wow. Dziękuję za pomoc w dostrzeganiu humoru w sytuacji, kiedy mogę radośnie śmiać się z ludzkiej natury. Chciałbym ujrzeć swoje doświadczenie w nowym świetle, aby odnaleźć miłość i uzdrawiającą energię. Tak, ironia słyszę dla niektórych z Was, kochani, może jakieś stand-upy, może jakieś, no ja nie wiem, coś tutaj jest na rzeczy, coś tutaj jest. Także dajcie znać, jeśli to Wasze, jeśli to z Wami rezonuje, chcę wiedzieć,
Chcę wiedzieć. Kochani, myślę, że to by było chyba na tyle. Wydaje mi się, że przekazałam Wam wszystko, co miałam tutaj Wam do przekazania. Jeszcze tak zerkam i patrzę na moje talie, czy któraś do mnie tu krzyczy. Dobrze, pozytywne jakieś na koniec, pozytywna, fajna porada. Tutaj sobie weźmiemy jedną, tak? Przestań oceniać siebie i innych. Zacznij kochać. Przestań oceniać, zacznij kochać. Przestań oceniać, zacznij kochać. Wypisz sobie to gdzieś na kartce, powtarzaj sobie to przez cały dzień. Przestań oceniać siebie, zacznij kochać. Wszystko jest dokładnie tak, jak należy. Pokochaj siebie. Dostrzeż tą swoją wewnętrzną boginię, czy tego swojego wewnętrznego Boga. Swoją moc, swoją siłę. Przestań siebie oceniać. Zacznij siebie kochać. Kochani, na koniec jakąś fajną afirmację jeszcze Wam wezmę. Co jeszcze dla naszych skorpionków? Jesteś kreatywnym geniuszem. Masz wielkie, cudowne pomysły na różne niesamowite przestrzenie. Być może, nie wiem, gdzieś tutaj czas, aby zacząć działać w czymś nowym, tak? Pozwolić sobie na kreowanie nowych rzeczy. Być może coś przenieść na wyższy poziom. Być może, co tutaj nam jeszcze wypadło? Zobaczcie, równowaga Waszych czakr, oddychanie, tak? Dla niektórych z Was może to mówić o medytacji, o jodze. Wdychamy miłość, wydychamy bullshit, tak, kochani? Ostatnio często to hasło powtarzam. Wdychamy miłość, wydychamy bullshit. To, co z Wami nie rezonuje, pozostawcie. W tej chwili macie cieszyć się, macie się radować, macie po prostu świecić swoim wewnętrznym światłem. Otwórzcie się na więcej kreatywności, wprowadźcie do swojego życia konkretne zmiany. Powiedzcie zmianie tak, już dziś i dosyć wymówek, dosyć odkładania rzeczy na później. Dosyć, może jutro. Masz tą moc, wykorzystaj tą moc. Trzeba tutaj zorganizować pewne rzeczy, być może stworzyć pewien plan i iść względem tego planu konkretnego, aby było Wam łatwiej dojść do tego, czego potrzebujecie. Jesteś piękną osobą i masz piękną energię. Daj światu trochę tego, pokaż się. Wyjdź na powierzchnię, pokaż się. Bądź tą odważną piwonią. Już czas. Już czas, kochani. Jesteście potrzebni. Jesteście tutaj naprawdę bardzo potrzebni. Dziękuję Wam serdecznie, kochani, za Waszą cudowną energię, za dzisiaj. Boskie jest to. Jeśli coś tu z Wami rezonowało, jeżeli dostaliście tutaj jakiekolwiek podpowiedzi, odpowiedzi, wiecie, co macie robić, dokąd iść, jakakolwiek dla Was odpowiedź, proszę, żebyście zostawili komentarz, żebym wiedziała, że to faktycznie z Wami rezonuje i dotarło tam, gdzie należy. Zostawcie łapkę w górę, lajki są bardzo ważne, bo zwiększają nasze zasięgi. Dzięki temu trafia tutaj do nas coraz więcej tych osób, które potrzebują to usłyszeć, kochani. A naszym zadaniem jest dzielić się tym, co sami posiadamy, naszymi darami, tak jak Wy, Waszymi talentami. Musicie się dzielić, kochani. Ja też tutaj siadam i ja też tutaj poświęcam mój czas, bo potrzebujecie usłyszeć pewne rzeczy. Jestem tu dla Was, Wy też macie swoją rolę do spełnienia na świecie. Jest masa ludzi, którzy Was pokochają, będą Was ubóstwiać za tą cudowną istotę, którą jesteście w rzeczywistości. Wasza prawdziwa natura, musicie się po prostu nauczyć być sobą. Być sobą. Dziękuję Wam, kochani, za dziś. Wysyłam ogrom miłości i pozytywnej energii. Do usłyszenia i do zobaczenia kolejnym razem. Buziaczki, pa, pa!